Jak ocenisz dzisiejsze spotkanie? No, przegrywacie 2-0. Byliście stroną dzisiaj dominującą, ale niestety przegrywacie drugie spotkanie. Tak, nie gra się na to, kto dominuje, ale kto zyska tu wygrę. I tu dneska zdobyli Katowice, takže prowadzimy 2-0 i idziemy dalej. Jedziemy do Katowic a przygotujemy się na to a jedziemy tam zrobić to, co zrobili oni tady. Co dzisiaj zabrakło, że jednak nie udało się gdzieś tego meczu, mimo tego prowadzenia tej gry, no nie wygrać? Tak nie daliśmy goli, no. Nie daliśmy goli, los to tahalo. Katowice są też dobrze przygotowane, dobra drużyna a jest to zapas o jednym golu a to zatím wykorzystali tylko Katowice, takže wygrywają teraz 2-0. Drugi tercji, no multum tych szałów, naliczyłem 22. No tej skuteczności chyba dzisiaj przede wszystkim brakło, no bo okazji było dużo i sam na sam i z bliska do bitki. Tak możemy mieć 5 strzelak, jak stworamy 2 goli, bude to daleko lepiej, ale nie gramy tu hokej na strzały, ale gramy to na goli i w tym musimy być lepsi. Ta gra była dosyć dzisiaj agresywna, też w takich kilka sytuacji uczestniczyłeś. To chyba właśnie pokazuje, że ten finał jest dosyć taki bliski. Tak jest to play-off, jest to finał, także każdy gra na granicy swoich możliwości i chce wykorzystać ze swojego wszystko. A tak jak my nie chcemy od Katowicy ani metr ledu, tak to same nie chcą oni dać nam. Także myślę si, że tam nie są żadne zakropy za hraną, ale niekdy z tego wyjdą jakieś souboje a na to jest to trzeba przygotować. A tak se to w finale gra. No ten błąd pod koniec no, zaważył o tym, że straciliście bramkę. To chyba jakieś rozluźnienie, że jednak tych 6 na lodzie było przez kilka sekund. Było, ja to nie widziałem, ja siedziałem w boksu, także od tego tam są sędziowie, aby to widzieli. A ci to widzieli, dali nam karu i z toho jsme dostali ten drugi gol, który znamenal našu progru. Ale celý mač jsme měli tylko šanci, že měli jsme vygrávat, měli jsme být víc v klidu a tak to je z okej. Chyba najczarniejszy scenariusz w tej chwili jest, tego chyba się nawet nie spodziewaliście, no, że jednak po dwóch meczach będziecie przegrywać no i z takim bagażem jedziecie do Katowic. No presja jest chyba duża teraz. Tak presja, no tak myśmy to zażyli to z Oświęcimi i gra się zapas od zapasu a finał wygrała ten, kto wygra 4, takže teraz je to 2-0, ale zase se začíná nový meč v Katowicach a hraje se další punkt do série. Czy coś musíte vlastně změnit v té svojej grze, żeby jednak odměnit losy tej rywalizacji? Tak, střílet bramky. To przede wszystkim. Przede wszystkim, tak. Dzięki. Za mało.